Radio Piekary. Komentarze. Bo wszyscy po wakacjach, to już możemy stwierdzić kategorycznie, Jan Dziadul, polityka, świeżo po wakacjach. Witam serdecznie. To doktor Tomasz Słupik, Uniwersytet Śląski, także już z nami. Witam. Dzień dobry, panowie. Tak, witam. Ciepło się zrobiło, nie tylko za oknem, w kampanii wyborczej na Śląsku też. Co się waszym zdaniem dzieje w Gliwicach? Dlaczego pan poseł Budka, pan eksminister Budka, gwałtownie, nagle w trybie przyspieszonym zmienia skład list wyborczych, wyrzuca z nich ludzi, których przecież musiał znać, których ktoś na tych listach umieścił? Co tam się wydarzyło? Dzieją się brzydkie rzeczy. Taka brzydka twarz polskiej polityki, ona już nie pierwszy raz się dzieje. Najczęściej tego typu metody stosowały te partie, nazwijmy to mniejsze, czy wręcz można powiedzieć marginalne, że wędrowała jakaś tam lista do komisji wyborczej, a potem nagle część oburzona kandydatów robiła konferencję, że się na tej liście nie znalazła. No, szczerze mówiąc, jest to taki strzał w stopę, szczególnie tej gliwickiej platformy, która przecież, jak sam Borys Budka ujawnia nam tu szczegóły, miesiące rozmawiała z prezydentem Frankiewiczem, żeby stworzyć jakąś taką wspólną koalicję dla Gliwic. No, tam jeszcze jest też kwestia, że żona posła znalazła się, no co też rzuca takie bardzo negatywne światło. A to sądzicie, panowie, że gdyby żona pana posła tam się nie znalazła, to ten wydźwięk byłby inny? Nie, ten wydźwięk jest jeszcze dzięki temu, moim zdaniem, poważniejszy. Znaczy, ten poważniejszy i to tak bardzo źle wygląda. Tym bardziej, że tam z tych list zostali usunięci radni, często przy trzech kadencji, dwóch kadencji. Właśnie o to pytam. To są ludzie, których pan poseł Budka musiał znać. Ktoś zatwierdził te nazwiska. Działający, ktoś myślał o tym, czy i dlaczego mają na tych listach być. Bezwzględnie. No tak, ale ta druga strona, więc strona PO, która w tym momencie jest atakowana, twierdzi, że tam jest jakby drugie dno, że część z tych kandydatów na radnych, nie wiem, czy poprzednich radnych, czy kandydatów na nowych radnych, sympatyzuje z PiS-em i oni zostali usunięci dlatego, żeby nie doszło do kompromitacji nowej rady i kompromitacji wyborów. A to nie wiedziano o tym, kiedy tych ludzi wpisywano na te listy, że istnieje tam takie zagrożenie, że mogą sympatyzować z PiS-em? Marku, to jest... I co to w ogóle znaczy? No właśnie, na poziomie Gliwic sympatyzować z PiS-em? No ale Bogiem, a prawdą to możemy każdemu taką intencję przypisać, prawda? No, na jakiej podstawie? Bo to nie ma żadnych argumentów. To znaczy, to pojawił się w przestrzeni publicznej taki argument najpierw właśnie posła Budki, a potem jakby część tej platformy, nazwijmy to, lojalna wobec Borysa Budki, jakby tą samą lansuje tezę, ale tu nie ma żadnych argumentów. No jak można to zweryfikować? No oczywiście zweryfikują to wybory i ich zachowanie. Może oni jako wiedzą więcej niż no tak, ale ja tam znam akurat jedno z nazwisk, Kajetan Gornik, który od lat był w tej Radzie Miejskiej i był, o ile pamiętam, stronnikiem prezydenta Frankiewicza, więc nie chcę wierzyć w to, albo nie za bardzo mi się chce w to wierzyć, że nagle on dokonuje takiej wolty i ląduje w PiS-ie. A to skąd się waszym zdaniem bierze takie zdanie pana posła Budki, które mogę w tej chwili zacytować, że kandydaci, którzy nie dają gwarancji chęci współpracy z niezależnymi kandydatami, nie mogą być na tych listach. Czyli z kim? Kto to są niezależni kandydaci, z którymi ludzie Platformy musieliby zadeklarować chęć współpracy? No nie wiem, może niezależni kandydaci są z jakichś stowarzyszeń miejskich. Najprawdopodobniej bo są. Bo prezydent Frankiewicz też startuje jako niezależny kandydat, jedynie z poparciem Czyli PO. O to chodziło? Chodziło o ludzi, którzy deklarują, że nie będą wspierali Frankiewicza? No być może. Tylko ja pamiętam, że Platforma to nie było środowisko jakoś hura optymistycznie do pana Frankiewicza nastawione. No, przez lata był krytykowany. To prawda. No tak, no bo to... To jakby, no, to było ich dziecko, które Platformy, który on też przez zakładał Platformę w województwie śląskim, a potem no, wypiął się, czy odszedł z Platformy, przepraszam, że nie wypiął się, tylko ze swoich powodów odszedł z Platformy i pewnie mu tego długo nie chcieli zapomnieć. Stąd trwały te wielomiesięczne negocjacje, prawda, które zostały później, czy efekt tych negocjacji został z takim sukcesem otrąbiony. Niektórzy się uśmiechali, że to taki pragmatyczny wybór, trochę jak PiS-u w Katowicach popierającego Marcina Krupę, tak i podobnie Platforma popiera Zygmunta Frankiewicza, który może częściowo... Wygra, no to... Właśnie, gliwiczanie są zmęczeni, ale nie na tyle, żeby on nie wygrał tych wyborów, prawda? Więc wybór taki czysto pragmatyczny. No a tłumaczenie, że niezależni nie za bardzo będą chcieli z nimi współpracować, jest też dosyć dziwaczne, bo gdzież ci niezależni mieliby pójść, jak nie do prezydenta Frankiewicza, zresztą którego o części obozu są, prawda? Więc szczerze mówiąc, patrząc na te tłumaczenia, one tak no, średnio są logiczne i można powiedzieć bardzo średnio uzasadnione. Po prostu poszło.
bardzo osobiste kwestie. Ewentualnie, jak to się często dzieje na listach, po prostu ktoś z nich został usunięty, no a że jest osobą ambitną, no tego typu operacja mu się nie spodoba, albo może nie dostał miejsca takiego, które chciał na tej liście. Być może na etapie takich zawiązywania koalicji, no bo kwestia poparcia to też jest już jakieś zawiązywanie koalicji, już były jakieś targi kadrowe dotyczące spółek miejskich i innych instytucji. No, prawdopodobnie o to mogli się też pokłócić. I tylko pan prezydent Frankiewicz może patrzeć na to z boku i z góry, bo on o swoje losy chyba jest spokojny. A tylko ci, którzy chcieli się do niego mniej czy bardziej przytulić, mają problem. Czy będzie miał większość w Radzie, bo to już tak spokojne, ale przypuszczalnie tak będzie. Drugie gorące miasto, Bytom, prawdziwy House of Cards polskiej polityki, tej regionalnej. O co chodzi? Najpierw okazuje się, że pana kandydata Panka ściga jakiś dziennikarz podający się za dziennikarza Le Monde, potem się okazuje, że wcale kimś takim nie jest, jest lokalnym blogerem. Do tego stopnia wyprowadził pana Panka z równowagi, że pogonił go po ulicy. Teraz się okazuje, że w internecie wycieka zapis rozmowy sprzed roku notabene, w której sekretarz miasta ma proponować przedstawicielowi spółdzielni mieszkaniowej jakiś deal za 20%. Nieczytelne jest to nagranie, nie wszystko musimy przypisywać intencjom Ja chciałbym zacząć od takiej ogólnej refleksji dotyczącej, bo zapis rozmowy jest podsłuchu. No więc teraz się zaczyna mówić w ten sposób, jak kiedyś na filmach czy w historyjkach kowbojskich wyglądało to tak, że jak kowboj wstawał z łóżka, to najpierw zakładał pas z koltami, to teraz przyzwoity polityk samorządowy nie wychodzi z domu bez założenia instalacji podsłuchowej. No, ale to jest jedna kwestia. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby... Bo to są... Podsłuch to jest działanie operacyjne, że to nie może być funkcjonować wiedza z działalności operacyjnej w przestrzeni publicznej. Po prostu to trzeba wyrzucać do kosza. Drogi. No przecież afera taśmowa, którą znowu żyje za Polska, to jest przykład na to, że zasiedziało się to u nas chyba na dłużej. A jeżeli chodzi o dziennikarza Le Monde, to powiem szczerze, że któremu kandydat na prezydenta chyba, tak? Tak, kandydat na prezydenta udzielał wywiadu, więc gdybym ja był kandydatem na prezydenta, to bym się wielce zdziwił, że Le Monde przyjeżdża do mnie. Jakkolwiek dobrze byś o sobie myślał. Tak. Panowie, ale nieco poważnie. Kto i po co nagrywa rok temu tę rozmowę i dlaczego ona teraz, znaczy dlaczego to się mogę domyślać? Ale jaki mechanizm rządzi Bytomiem, że ktoś pamiętał o tej rozmowie, wtedy ją nagrał i teraz wie, że warto ją wykorzystać? Myślę inaczej, wtedy ją nagrał i teraz ją ujawnił, bo to chyba z myślą o tym się tak naprawdę, czy z myślą o tym, no, uderzenie w sekretarza miasta to poważny zarzut tak naprawdę. No jest dobrze, już po sesji miejskiej wniosek o to, aby się podał do dymisji. Właśnie. Radni dali wiarę. Jest to bliski współpracownik obecnie urzędującego prezydenta, który jak wiemy też nie ma dobrych notowań, ani nazwijmy to, nie jest faworytem powiedzmy wyścigu teraz do fotelu prezydenta. No więc jakbyśmy zapytali, w czyim to jest leży interesie, no to pewnie tych, może nie wszystkich, ale tych w tym wyścigu, którzy są dość wysoko, choć tutaj i tak jak słusznie mówisz, nie wiemy kto nagrywał, prawda? No też nie wiemy zarazem, kto ujawnił, jaka to jest, czego dotyczy ta rozmowa, czy tam, tak jak wspomniałeś wcześniej, ona rzeczywiście nie jest do końca czytelna. Czy można ją inaczej interpretować równie dobrze, zresztą pan dokładnie, sekretarz dokładnie. Na sesji radnie się tłumaczy. Oni na Facebooku się tłumaczą zresztą, ale radni nie dali wiary temu. Publicznie się, chyba na Facebooku nawet, a potem właśnie na sesji Rady Miejskiej, no radni nie dali rady, bo myślę, że ten gorący okres przedwyborczy, no jest takim okresem zero-jedynkowym, prawda? Jeżeli mamy nawet, powiedzmy, dość kontrowersyjno albo nie do końca wiarygodne nagranie, ale ono uderza, nazwijmy to, w sekretarza miasta i uderza w obóz obecnie rządzącego prezydenta, no to warto z tej okazji skrzętnie skorzystać i w niego uderzyć. W tle jest ta bytomsko-radziąkowska spółdzielnia socjalna. Jak to, czytałem o tym, to tam podają jakieś żenujące niskie sumy, 17 czy 25 tysięcy i od tych sum miałaby być prowizja 15%. To o czym ty mówimy? Jakie miasto być może takie łapówki?
No, a z drugiej strony spółdzielnia socjalna to w ogóle jest specyficzny sposób, mm-hmm. nazwijmy to, funkcjonowania na rynku, tak, czy w sferze ekonomii, więc no to, tak, tu się masa różnego rodzaju znaków zapytania, ale tak jak widzicie w tym takim, no, tam gdzie drwa rąbią, to wióry lecą, tak naprawdę powiedzmy za dwa tygodnie już się absolutnie nikt nie będzie specjalnie nad tym zastanawiał, a nawet jak jakieś dodatkowe informacje uzyskamy, to pewnie, no, skorzystają na tym na pewno konkurenci Damiana Bartoli. No właśnie. Wynik wyborczy w Bytomiu, no, nie tyle nas zaskoczy, co wiele na to wskazuje, że będziemy mieli tam do czynienia ze zmianą prezydenta. Ja nie chcę nie doceniać wartości takich demokratycznych i obywatelskich u Bytomian, ale ciekaw jestem, czy do kogokolwiek tam dociera wiedza o tym, że jest taka afera, że dotyczy konkretnego człowieka, czy Bytomianie wiedzą, kto to jest, z kim jest skojarzony, na kogo głosować, komu to zaszkodzi, a komu nie. No jeżeli jest sekretarzem miasta, no to na pewno jest skojarzony z prezydentem, bo to jest chyba naturalne. Z drugiej strony takie podchodzenie pod kandydata Panka, który według sondaży ma 37%, no to też by wskazywało właśnie na prezydenta urzędującego. Na frakcję prezydencką. Zgadza się. No tak, słusznie zauważyłeś House of Cards. Rzeczywiście, no. O ile inne miasta, tutaj rzeczywiście toczy się kampania. Ale miasta, House of Cards do skata. Tak, no na tym do skata, czy remika, czy jakbyśmy to innego, czy kanastę, byśmy tego innej tej gry nie określili. No ale jak na śląskie warunki, to rzeczywiście ta kampania jest tam najbardziej brudna, no, zaskakująca momentami i tak dalej, bo tak jak mówię, tu śledzimy różne miasta i owszem, no dzieje się sporo, czasami nawet i też są różne utarczki takie, prawda, i wycieczki, nawet i personalne, czy jakieś tam osobiste. Ale to powoduje, że kampania na Śląsku zrobiła się nieprawdopodobnie kolorowa i gorąca. To prawda. Tak bywa, więc może tylko się z tego możemy cieszyć. Panowie, naszym gościem dziś rano w tym studiu był prezes Polskiej Grupy Górniczej i był pytany o to, co się dzieje z polskim węglem, a raczej z rosyjskim węglem, który konkuruje z polskim węglem. Dowiadujemy się od pana prezesa, że no mniej więcej w latach 2012-2015 była taka tendencja, żeby polskie górnictwo wygaszać i parcie na to, żeby je zamykać. I to są konsekwencje właśnie tamtych działań. I ja potrafię taką logikę zrozumieć. Rzeczywiście był taki czas, kiedy wmawiano wszystkim, ten węgiel nam nie jest potrzebny, kopalnie i górnicy też. Teraz się okazuje, że gospodarka łaknie węgla, energetyka też, no i musimy go importować. Marku drogi, trudno mówić o konkurencji rosyjskiego węgla. On po prostu zasypuje dziurę po węglu, którego nie ma. On bezpośrednio nie konkuruje z tym naszym węglem, tylko no, ale faktycznie jeszcze w kampanii wyborczej rządzący dzisiejsi zapewniali i stąd też zdobywali głosy, między innymi na Śląsku, że żadna tona ruskiego węgla, jak się wtedy mówiło, nie wjedzie do kraju. No a teraz wiceminister Tobiszewski zachwala rosyjski węgiel związany z ilością i z jakością. I już nie służy finansowaniu brudnej wojny Putina o Donbas. Tak jest. No a jak udowodnili dziennikarze Gazety Prawnej, akurat służy, bo ów antracyt, który jest do Polski tam sprowadzany, który jest takim wysokogatunkowym i dla chemii, prawda, dla farmacji, bo to nie jest do spalania węgiel, jest sprowadzany wprost właściwie z Donbasu i tak naprawdę no, na pewno służy finansowaniu właśnie tego, o czym wspomniałeś, czyli tej brudnej wojny na wschodniej Ukrainie. Ale ja też się dziwię z tej perspektywy, że z kolei rządzący chwalą się, że w ciągu najbliższych lat jakieś olbrzymie miliardy zainwestują w polskie kopalnie, jakby zwiększą, nazwijmy to, ich tą efektywność wydobycia, a tu okazuje się, że czy to są tylko i wyłącznie takie czcze i puste obietnice, czy rzeczywiście jakby no, ten nasz przemysł wydobywczy jest na tyle, nazwijmy to, źle zorganizowany, czy to, co wspomniałeś, nie wiem, to wygaszanie było tak głębokie, że teraz jakby nie jesteśmy w stanie tych mocy, nazwijmy to, wydobywczych odtworzyć czy zrekonstruować. Wszystko to jest dosyć dziwne, a jeszcze dziwniejsza jest ta zmiana właśnie retoryki, prawda? Tu węgiel rosyjski jest zagrożeniem dla naszej suwerenności energetycznej, ale też jakby w pewnym sensie wzmacnia Rosję, która przecież no, nie jest nam krajem przyjaznym. Z roku na rok no, wydobycie spada i w tym roku też będzie chyba o dwa. Ale inwestycje i ich spadek zatrzymano. To jest argument pana prezesa. Wczoraj nawet czytałem. Girandów artykułowany no, i poparty liczbami. No Bogdanka ma o 2 miliony ton więcej wydobywać. Na przykład taka jest teraz jakaś taka symulacja, o której wczoraj chyba nawet gdzieś notabene przeczytałem. Ja mam tylko jedną wątpliwość, panowie, ponieważ górnictwo, jak się okazuje, to jest na tyle wrażliwa branża w Polsce, że my będziemy skazani na podobne wahania właściwie w nieskończoność, bo nie potrafimy przewidywać cykli koniunkturalnych. Nikt tego nie potrafi zrobić. A zamykanie czy otwieranie kopalń to nie jest tak prosta operacja jak, nie wiem, włączenie do ruchu kolejnej linii tramwajowej.
Więc nie wiem, czy jest się czym chwalić, czy należałoby jednak zastanowić się nad tym, jak się kłopotu z węglem pozbyć, bo to będzie cały czas nasz kłopot. No ja myślę, że trzeba mocniej niż dotychczas powiązać węgiel z energetyką zawodową, żeby to funkcjonowały w jednych organizmach, nie tylko kapitałowych, ale nawet bardziej ścisłych. Ale no o tym pan prezes właśnie mówi, te inwestycje górnictwa w energetykę, na które opozycja tak narzekała, dzisiejsza opozycja, służą także temu, żeby ta energetyka miała dziś tańszy węgiel, bo importowany jest droższy. Więc to no niekoniecznie. Tutaj nie ma mojej zgody, bo rosyjski węgiel jest konkurencyjny również cenowo na naszym rynku. On jest wydobywany w kopalniach odkrywkowych, przyjeżdża do Polski jako tak zwany niesort, dopiero u nas jest sortowany na różne gatunki, tak zwana przeróbka w kopalniach to się nazywa, no i potem jest sprzedawany po cenach konkurencyjnych wobec naszego węgla. Holingi takie górnicze. To na małą skalę, chociażby w Jaworznie, ile dobrze pamiętam, się sprawdziło, prawda? Nie wiem, czy my ten eksperyment jesteśmy w stanie przenieść na większą skalę, tak jak tu Janek mówi, ale akurat jest tutaj wybitnym ekspertem w tej dziedzinie, więc ufam, że tak się stanie. No to są zapowiedzi, zobaczymy, czy będą w stanie, powiedzmy, rządzący pokazać chociażby jedno modelowe rozwiązanie, że to się udało, prawda? Nie wiem, PGG. Nie, czy... panowie, pytam, gdzie jest koniec naszych kłopotów? Czy węgiel to jest nasze czarne złoto, mamy go tu dużo, jest gwarantem naszej stabilności gospodarczej, a mamy z nim permanentne problemy. Czy jest go za dużo, czy jest go za mało, ciągle jest naszym kłopotem. Czy mamy pomysł na to? Jest pytanie, na ile to się z kolei my jesteśmy w stanie się przestawić na jakby inne źródła energii, tak? Albo tą słynną energię atomową, o której albo jest wielka OZE, dyskusja. Albo OZE. No nie ma dobrej pracy polskiej władzy. Przepraszam OZE. Bardzo, ale na początku rządów tej koalicji, niech to będzie koalicja, to przecież OZE zostało totalnie ograniczone. Stawiano na węgiel, że będziemy tu rozwijać naszą energetykę dalej o węgiel. Teraz znowu zmienił się rząd, przyszedł premier Morawiecki i OZE wraca do łask. Nie, też się szarpiemy. A może panowie jest tak, ja tę tezę lansuję od pewnego czasu i uważam, że nie jest pozbawiona solidnych podstaw. Przestańmy hamletyzować nad polskim węglem. Mamy go i to jest koszt posiadania tych złóż. No, musimy się borykać z takim kłopotem co jakiś czas. Albo dobrodziejstwa tego, że jest go za dużo, albo problemu z tym, że go brakuje. Z jakimś planem też myślę, o którym wspomnieliśmy. To znaczy raz, że Unia na nas to wymusza w dużej mierze, a dwa, że przecież mamy częstokroć te kwoty emisji CO2, które też uderzają jakby w nasz przemysł. Przede wszystkim powodują wzrost cen energii, tak Bogiem a prawdą, więc tutaj my siłą rzeczy będziemy musieli jakby zmieniać tą energetykę na tą no, mniej uciążliwą dla środowiska, bardziej czystą. Ale pamiętam cały czas chyba o dziesiątkach, a może jednak setkach tysięcy ludzi, którzy są z górnictwem związani, a oni chodzą głosować. No tak, ale pamiętajmy też o tym, że w tym roku, w grudniu, Niemcy, które mają podobnie gigantyczne pokłady węgla kamiennego, które były mocarstwem węglowym od XVIII i XIX wieku, zamykają ostatnią swoją kopalnię węglową. To prawda, a Niemcy jeszcze bardziej radykalnie postąpili po przecież katastrofie w Fukushimie, zamykają również swoje elektrownie atomowe chyba do 2025-2030 roku. To bardzo radykalny krok tak naprawdę. Czyli oni stawiają dokładnie, już czasami, jak oglądałem takie statystyki, chyba w miesiącach letnich, 50% produkcji energii to była taka energia pochodząca z odnawialnych źródeł w Niemczech. A reszta gaz. Dokładnie. Tyle mamy dla Państwa dziś komentarzy. Zobaczymy się za tydzień. Tomasz Łupik, Jan Dziadul, Marek Krzyż. Bardzo panu dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Radio Piekary. Komentarze. Radio Piekary.